Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w specjalnym odcinku z giveawayem, w którym będzie tyle nagród, że się nie spodziewaliście, a i tak to nie będą wszystkie nagrody, które pokażę. Ha, ha, ha. Słuchajcie, święta już nadeszły na filmikach o gitarach. Nie wiadomo, jak to z tymi świętami w tym roku będzie, nie wolno się spotykać, ale ja o was nie zapomniałem, tak samo jak wy nie zapomnieliście o mnie. Bo ten giveaway, no to zbieram na niego nagrody dobre 2-3 miesiące. Zbieram na niego nagrody dlatego, że postanowiłem podziękować wam za to, że bierzecie udział w programie Xantyp 77 Patronite i że wspieracie mnie no grubą forsą w tym momencie i jestem bardzo, bardzo ukontentowany tym, bo mogę naprawdę, jak zresztą pewnie zobaczyliście już, poświęcić się po prostu filmikom o gitarach i po prostu zrobić te filmiki lepsze i jeszcze fajniejsze i jeszcze ciekawsze i po prostu robić to już prawie, że na maksa. Właściwie to w tym momencie na maksa. Ja w tym momencie mogę sobie pozwolić na to, żeby już nic więcej nie robić i tylko kręcić dla was odcinki, i tylko dla was naprawiać gitary i tylko się tym interesować i być tym medium internetowym, żeby wam pomagać w różnych gitarowych kwestiach. To jest również dzięki wam, ale też dzięki sponsorom, między innymi tym sponsorom, którzy dzisiaj różne tam nagrody pofundowali. Zaraz sobie o nich tam opowiemy. Słuchajcie, no i jak mówię, no bardzo chciałem tym, że giveawayem podziękować wszystkim za to, że wspierają. Zasady giveawaya są bardzo proste, takie jak od 2 czy 3 ostatnich giveawayów, czyli no biorą w niej udział wszyscy, którzy wspierają filmiki o gitarach. Ma to oczywiście zachęcić również nowe osoby do wspierania. W tym momencie jest magiczna liczba 77 wspierających, plus kilku tam wspierających jest poza Patronite, plus kilku jest też wspierających na YouTubie. Wszystkie te osoby liczą się do puli i za każdą dyszkę każdy ma jeden, że tak powiem, jeden głos w losowaniu, jedno miejsce w losowaniu. No i wybieramy sobie tam przy pomocy różnych tam takich, jaki jest program do losowania numerków, wybieramy sobie, słuchajcie, zwycięzców. Jak powiedziałem, dzisiaj jest chyba 20 nagród. Tutaj mam całą listę. Tu jest 20 nagród, ale to jest pierwsza seria nagród. Za jakieś 2 tygodnie ogłoszę dodatkowe 20 nagród, więc tak naprawdę w tymże konkursie chyba będzie 40, a być może się ktoś jeszcze dołączy do niego i być może będzie tych nagród więcej. Niektóre są nagrody mniejsze, niektóre są nagrody większe. No i oczywiście wiecie, no niektóre są sponsorowane przeze mnie, niektóre są sponsorowane przez sponsorów, niektóre gdzieś tam wynalazłem i leżały sobie i stwierdziłem, a to się nada na giveawaya. O, na przykład taką gitarę będzie można wygrać, żeby sobie zrobić karmnik albo, nie wiem, półkę. Nie, to jest gitara, na której będę ćwiczył wymianę progów w gryfie z bindingiem. Cały czas się uczę, jeszcze progów tak za kasę ludziom nie wymieniam. Jeszcze myślę, że nie czas. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do tego, jakie są te nagrody, bo no mówię, niektóre z nich są naprawdę, naprawdę zacne i musiałem sobie zrobić całą listę. Rozpoczynamy od nagrody całkiem dużej. Będzie to... Gdzie to jest? Tutaj. O, tu. Taki efekt od firmy Moval, którego na razie test jest tylko na Naval Guitar Channel. Jest to taki overdrive distortion, który nazywa się Baltic Beast. Od firmy Moval, więc takie coś będzie można, słuchajcie, wygrać. Drugą nagrodą w tym momencie jest, no nie mogło zabraknąć Joyo. Drugą nagrodą w tym momencie oczywiście jest taki piękny kabelek od Joyo. Kabelków będzie moc bardzo różnych, od razu też zapowiadam. I płyta zespołu Metopia. Takie demo, jak ktoś lubi takie trochę nowocześniejsze granie, to właśnie tutaj jest taka płytka. Dostałem od chłopaków sporo tych płytek, powiedzieli, słuchaj, rozdaj gdzieś tam. No i właśnie nadszedł tenże czas, więc to jest nagroda. Dalej mamy tak, to co wynalazłem, słuchajcie, takie patche Proela. Ja zawsze na wszystkich bluźnię, jak używają takich patchy, no bo nie lubię tych zalewanych końcówek i nie jestem jakimś wielkim fanem tego, ale generalnie takie patche Proela, no u mnie leżą, marnują się,
Słuchajcie, no jak ktoś tam sobie buduje jakiś budżetowy pierwszy pedalboard, nie chce wydawać na patche, może mu się przydadzą, albo na jakiś tam backup. Jak widzicie, to już jest takie oldschoolowe, w ogóle nawet jest to pudełko. No u mnie mówię, one się tam, żeby się nie zmarnowały, to pójdą sobie do kogoś. Dalej mamy, uwaga, nowość. Nowość na rynku, szanowni państwo. Nowość na rynku to są struny Gali. Wkrótce w ogóle jeszcze będą nosze w stronę innej firmy, o których wam zaraz będę opowiadał i zawracał głowę. W każdym bądź razie tutaj są struny Gali, które są stalowe, więc dla wszystkich, którzy mają na przykład uczulenia na nykiel albo chcą trochę jaśniejsze brzmienie, no to FX Music, fundator tej nagrody, że tak powiem, zapodał właśnie te stalowe struny. Struny Gali są zawsze też na propsie, bo mają dwie pierwsze struny, jakby się zerwały, to są zawsze, wiecie, ten... podwójne i jeszcze jest kosteczka w ogóle w środku, więc to jest wielki props, ale żeby nie było, że jest tylko taki zestaw strun, no to jest też płytka Metopi. Jest taka frotka na gryf od Joyo, której nie można nigdzie kupić. Tu jest nawet napisane Not For Sale, specjalna na Christmas. Słuchajcie, no i teraz się przyznam, no dużo używam tych kostek Joyowych i zostało mi trochę pudełek. No i uznałem, że zamiast wyrzucać te pudełka, no to po prostu dołączę je do takiego zestawu. Niestety jest puste już bez kostek. Tu jest jedna kostka. Natomiast no, jeśli ktoś nie lubi gubić kostek, to mu się na pewno to przyda. A też do tego jest taki bryloczek od Joyo, który można sobie przypiąć do kluczy i mieć zawsze w zestawie. Więc to jest również zestawik. Dalej mamy... O, i tutaj uwaga, kolejna nowość na rynku. Ja wiem, że niektórzy z was to pewnie sobie myślą, że firma Stack to jest w ogóle sama lipa i że nie warto. Rzeczywiście przez lata tak było, ale powiem wam szczerze, że odkąd zacząłem używać na przykład blach stagowych do bębnów, tych takich trochę wyższych modeli, albo na przykład odkąd zacząłem używać słuchawek stagowych, to zauważyłem, że firma Stack jednak idzie ku lepszemu i że towary są coraz to fajniejsze. Czekam na jedną fajną gitarę Staga, która mnie bardzo urzekła. Widziałem ją dawno temu na targach. Jak ktoś ogląda filmiki, to na pewno wie, o jaką gitarę mi chodzi. W każdym razie kolejny zestaw to są takie straploki, które są naprawdę solidnie tutaj zrobione, bo mają na przykład, pokażę wam, o co chodzi, dlaczego są solidnie zrobione, nie? Ten czpień tutaj jest bardzo taki konkretnie wystający, więc naprawdę to zabezpiecza, instrument i one nawet nie wchodzą tak łatwo, żeby tak je zacisnąć, trzeba troszeczkę tam pociągnąć, więc takie są straploczki, zestaw straploków stagowskich, również oczywiście od FX Music, no bo oni mają tego staga. I znowu mamy no puste pudełeczko na kostki, ale fajne, fikuśne, no. Więc wybaczcie mi, że rozdaję wam puste pudełko, którego nie chciałem wyrzucić. Myślę, że się może przydać. No, mnie się te pudełka przydają. I znowu mamy breloczek na kostki i znowu mamy tą frotę na gryf. Więc to jest kolejny zestaw. Teraz tak, jak robiłem koszulki fogowe, to robiłem je w takiej firmie, która nazywa się Sinfinity. I podesłali mi koszulkę, jeszcze pewnie koszulki fugowe jakieś tam wrócą, pracuję nad tym, ale podesłali mi swoją koszulkę. No niestety ja, jak wiecie, ostatnio jestem taki trochę większy niż byłem. No i w M-kę to się nie mieszczę, więc jest taka M-ka. Znowu w tymże zestawie takich tutaj tych gadżecików joyowych, ale dodatkowo jeszcze jest taka, jakby ktoś lubił takie przypinki, to jest taka jeszcze przypinka. Komika to jest taka firma, która robi mikrofony i taki ogólnie sprzęt do nagrywania dźwięku przy pomocy na przykład kamer, przy pomocy na przykład telefonów, mają takich dużo różnych fajnych lavaliery, mają jakieś tam shotguny i tak dalej. Powiem wam szczerze, że jestem bardzo zainteresowany tym, bo moje audiotechniki coraz gorzej, więc mam nadzieję, że może ta Komika uratuje życie. Dalej mamy... O, tu jest grubo, bo jest, słuchajcie, tak, taka ściereczka, sklep erato.com.pl, w którym jest 5% zniżki na hasło FOG. Jest taka ściereczka Arnibola. No i jak Michał to przyniósł, to mówię tak, ty, ściereczka za trzy dychy, w ogóle, co to w ogóle jest, nie, ale se cenię. A Michał mówi tak, weź sobie jedną, otwórz, zobacz, nie. No i rzeczywiście otworzyłem i powiem wam szczerze, że chyba kupię drugą.
bo po prostu to jest tak zajebiste, to jest taka moc tej ściereczki, jest tak solidna ta mikrofibra i tak fajnie się czyści gitary i jak się czyści dużo gitar, to ma się porównanie, czym je czyścić, że tutaj jest to warte każdych pieniędzy. Jeśli lubicie dbać o swoje instrumenty, no to tutaj to jest. Płytka Metopia znowu. I jeśli już lubicie dbać o swoje instrumenty, no to w tymże zestawie ze sklepu Erato jest czyścik do korpusu, czyścik do strun i krem Nivea. Więc wszystko, żeby sobie wyczyścić gitarę. Oczywiście zapraszam na czyszczenie gitary, jeśli Wam się nie chce, do mnie. Bardzo będę ukontentowany. Ja lubię czyścić gitary, naprawdę. Jeszcze tylko mam tą ściereczkę. Teraz tak, w ten sam deseń jak z koszulką Sinfinity. Niestety stało się to samo z koszulką od Labogi, którą dostałem. Laboga naprawiła mi ostatnio mesę Boogie w bardzo piękny sposób i mesa Boogie w ogóle zaczęła jej inaczej grać, bo się okazało, że nie jedna rzecz tylko była w niej popsuta. No Laboga robi mi mityczny wzmacniacz Diamond Sound w czerwonej obudowie, halo Eric. I zaraz będę do Labogi na serwis wysyłał kolejną mesę, która moim zdaniem nie gra, ale no tutaj jest taka koszulka, ona jest chyba Elka. No ja w Elkę już... też nie, tak, Elka, w Elkę ja już też nie wchodzę. W zestawie z koszulką mamy znowu frotkę joyowską, christmasową, puste pudełko, jeszcze jedną taką komiczkę i jeszcze jeden breloczek. Dobrze jest. Dalej, słuchajcie, o, i teraz uwaga, sklep, który nazywa się Gitaresco, gitaresco.pl, to jest taki człowiek, który nazywa się Sławek i Sławek generalnie jest chyba człowiekiem, który miał w życiu najwięcej w Polsce Harley Bentonów. Za chwilę się pojawi w ogóle na filmikach i będziemy sobie o tych Harley Bentonach rozmawiać z nim, bo on naprawdę się na nich zna i powiedział, że mi opowie o wszystkich wadach i zaletach tych gitar, co jest bardzo ważne, bo dużo ludzi sobie tam różne rzeczy myśli, a ja nigdy tam chyba ze dwa Harley Bentony miałem i jakoś tak omijałem temat, a on się naprawdę na tym zna, więc będzie taka rzetelna rozmowa z nim. W każdym razie prowadzi taki sklep gitaresco.pl. Strona jest w budowie, więc tam jeszcze się nic nie dzieje, ale niektórzy z Was mogą go znać. Ufundował tenże sklep, słuchajcie, struny Harley Benton. Dziewiątki, jedenastki i dziesiątki w różnych tam zestawach. Mam po 5 strun, dwa takie zestawy po 5 strun są do wygrania. Takie struny można na przykład sobie, wiecie, czasami pytacie, jakich strun, jakiej grubości. Tu macie dziewiątki, jedenastki, dziesiątki, dziewiątki niewielkim kosztem. A tutaj to już w ogóle można je wygrać. Można sobie sprawdzić, jakie struny się lubi. Takie są dwa zestawy po 5. Dalej mamy, i teraz uwaga, bo to jest coś, czego chyba jeszcze w ogóle nie ma w sklepach. Reds Music, czyli firma, która zaopatruje całą fogownię w kable. Reds Music zaczęło robić takie kable w takim fajnym, miękkim oplocie. Teraz ludzie lubią te kable w tych oplotach. No i dostałem dwa takie kabelki tutaj do testów. Powiem Wam tak, no podoba mi się, że to jest takie elastyczne i takie miękkie, bo niektóre z tych kabli są bardzo, bardzo sztywne i się skręcają. Te z tego, co testowałem, się nie skręcają. Są dosyć krótkie, więc może też dlatego. No, ale będziecie mieli okazję przetestować sobie również, jeśli ktoś z Was wygra, no to przetestować takie kable od Reds Music, bo dwa takie kabelki będzie po prostu również można wygrać. Powiem Wam szczerze, że mnie się one bardzo, bardzo podobają i no na pewno mi się przydadzą, mimo tego, że mam milion kabli od Reds Music i bez tych kabli bym żyć nie mógł. To generalnie foga by nie było bez kabli Reds Music. Jeśli już chodzi o kable Reds Music, to jeszcze moment, bo od tej firmy Komika, to jest Refix Music, mam t-shirt, który jest w ogóle XXL, ale jest chińskie XXL, ja też w niego nie wchodzę, jest taka jak nasza Elka mniej więcej. Jak mówię, firma Komika to mikrofony, które mam nadzieję, że niedługo się pojawią i też taka przypinka, więc to jak mówiłem, no różne są te nagrody, starałem się, chodziło mi o to, żeby było ich bardzo, bardzo dużo, słuchajcie. Tak jak mówiłem, bez kabli Reds Music by nie było fogowni. Na przykład Wojtek ostatnio mi zrobił taki kabel, to jest kabel głośnikowy ogólnie. Zrobił mi taki kabel, że tu mam wtyczkę, a tutaj mam gniazdko. Jeśli sobie chcę użyć jakiś wzmacniacz, który stoi w jednym miejscu z jakąś inną kolumną, to mam takich przedłużaczy kilka i po prostu, no mówię, bez Reds Music to by nie było foga, nie? Bez FX Music też by nie było foga grubo. To są dwie firmy, które naprawdę grubo pomagają, ale nie tylko te firmy. W każdym razie
To są przykładowe kabelki, to akurat są inne kable niż te, które będą do wygrania, ale tak, 3-metrowy standard i drugi 3-metrowy standard to są dwie kolejne, to są dwie kolejne nagrody, które będzie sobie można wygrać również od właśnie Reds Music. Dalej, jakiś tam czas temu, nie wiem czy widzieliście, na przykład na moim Instagramie albo gdzieś tam na filmikach, zacząłem używać takiego kabelka z takim napisem FOG tutaj. Takiego miękkiego, skórzanego. Ja nigdy takich kabelków nie używałem, ale firma Kozioł, nie wiem, oni są Kozioł Guitars, czy Paski Kozioł oni się nazywają. Wysłała mi jeden dla mnie, a jeden dla Was. Taki tutaj, o, tu jest taki znaczek z takim koziołkiem. Koziołek, matołek. I taki paseczek, słuchajcie, gazetowy, skórkowy, z takim nadrukiem dla kogoś, kto lubi fikuśne paski, być może się przyda. Całkowicie nowy i całkowicie zajebisty. To kolejna nagroda, którą będzie można wygrać. Dalej co mamy? Ha! No, słuchajcie, tego to się na pewno nie spodziewacie. Pokażę Wam, tak tylko. Widać? Widać kamerę, ale tutaj widać, nie? Słuchajcie, to jest fogap nekowy, który wygrzebałem z mojej... A jeszcze mam kilka nekowych fogapów pokitranych. Czasem sobie ich tam gdzieś używam. Fogapy nie wrócą, raczej. Natomiast no stwierdziłem, że ci, którzy oglądają mnie długo, to być może będą chcieli taki wygrać i że to będzie też dobra zachęta, więc jest taki pick-up fogap do wygrania również w tymże konkursie. Dalej mamy, o, i jeszcze kolejna sprawa. Widzicie tutaj? Fogband 314 ZDA Łosia, Cosmos by Dogiel Guitars, The Film, The Best of The Film 4, składaneczka Boni Media. Płytka od Metopi i żeby móc posłuchać tej muzyczki, to nie wiem czy pamiętacie, ale były takie słuchaweczki FBI, te słuchaweczki FBI, takie, że tam strzelałem w filmiku i w ogóle, i to są takie słuchawki zrobione z łusek. W Polsce całkiem przyjemnie grają i takie słuchaweczki razem z tym zestawem dwóch płytek to kolejna nagroda. Zostały jeszcze dwie i teraz tak, uwaga. Jedna z nich jest to tu. Taki przesterek znowu. Drugi od Mowala, firma Mowal, proszę bardzo. Drugi od Mowala, taki przesterek Dynastaur. Taki do grania takich grunge'owo-stonerowskich trochę, może czasem na jakichś dropach. Brzmień, test jego również będzie na razie na Naval Guitar Channel. Nie chcę Was zasypać tymi testami efektów, bo tych efektów od Mowala będzie dużo. Tak będzie się tam, będą się pojawiały, ale jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam na Naval Guitar Channel. Natomiast no to jest kolejna nagroda, więc drugi efekt, który można sobie wygrać, słuchajcie. I żeby te efekty połączyć tak naprawdę, no to też są potrzebne takie kabelki łączeńcowe efekty. I znowu FX Music się tutaj rzuciło i mamy, ile to są, chyba dwa kabelki PRS-a, robione przez Vandama dla PRS-a, bardzo, bardzo przyjemne kable, dwa takie patche do łączenia efektów. I znowu jeszcze jedna buteleczka kremu Nivea od sklepu erato.com.pl. I to jest 20 chyba nagród z tego, co ja widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nagród. Tych nagród, jak powiedziałem, jest więcej. I zapraszam, za jakieś 2 tygodnie ogłoszę następne. Też będą zacne i też będą w zestawach i naprawdę będzie fajnie. Natomiast, no jak mówię, dziękuję Wam bardzo za to wsparcie na tym Patronite. To jest moje podziękowanie dla Was. Wiem, że oczywiście nie wszyscy będą mogli wygrać, no ale mam nadzieję, że nie wspieracie mnie też po to, żeby coś tam wygrywać. No, że to jest wszystko takie, wiecie, no. Wiecie o co chodzi, no. Tak, żeby było jak w gitarowej mgle, czyli fajnie. Więc wspierajcie na Patronite. Bardzo dziękuję za to, co robicie do tej pory. Mam nadzieję, że dobijemy do końca roku do 100 patronów. Byłoby naprawdę bardzo fajnie na koniec roku zobaczyć tych patronów 100 lub może, nie wiem, 102, tak jak Rudy, 102.
dzięki temu będziecie mogli wygrać różne rzeczy. Jak powiedziałem, dyszka to jest jeden głos, trzy dyszki, trzy głosy, pięć dyszek, pięć głosów i tam tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, tam chyba jakieś, nie pamiętam, te progi są 100, 150 i chyba 300 jeszcze, więc no za 300 jeszcze nikt nie jedzie. W każdym razie trzymajcie się i do następnego odcinka, gdzie już będzie grane wszystkim sponsorom, czyli na przykład FX Music, na przykład Erato, na przykład Gitaresco, na przykład Reds Music, na przykład La Boga, na przykład co tam jeszcze, Mowal, FBI. Muszę tu patrzeć na tą kartkę. Paski Kozioł oczywiście. No to wszystkim tym sponsorom bardzo, bardzo dziękuję za to, że również biorą udział w tejże akcji. Papa, to mówiłem ja, Jarząbek Wacław, trener pierwszej klasy.